wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale, na kanale Mon Ami. Kochani, zgodnie z zapowiedzią, dzisiejszy filmik, myślę, będzie krótki. Dzisiaj ogłoszenie wyników rozdania, które ogłosiłam w zeszłym tygodniu. Dzisiaj niedziela, więc żeby tutaj nie przedłużać i nie trzymać wszystkich w niepewności, czas najwyższy rozstrzygnąć, kto, do kogo dzisiaj uśmiechnie się szczęście. Kochani, zgłosiło się Was ponad 90 osób. Jestem naprawdę zszokowana, ponieważ no już kilka tych rozdań u mnie na kanale się odbywało, ale to jest rekord. Kochani, no jestem zaskoczona, zrobiliście mi wielką, wielką niespodziankę i w związku z tym, że aż tyle osób się zgłosiło, nie mogłam przejść obojętnie obok tego i też mam dla Was taką malutką niespodziankę, ale to za sekundkę. Chciałam wszystkim bardzo, bardzo serdecznie podziękować naprawdę nie tylko za wzięcie udziału w tym rozdaniu, ale za wszystkie subskrypcje, za bardzo dużą grupę osób, które mnie systematycznie oglądają, które mnie systematycznie komentują, bo to wszystko, słuchajcie, kochani, widać, kto systematycznie tam coś umieszcza, obojętnie uśmieszek, buzinkę, serduszko czy jakiś większy komentarz, widać wtedy, że te osoby są, oglądają, są obecne. Dziękuję za naprawdę rzekę przemiłych słów, komplementów, dobroci, miłości, którą do mnie wysyłacie. Kochani, z serca bardzo, bardzo serdecznie Wam naprawdę dziękuję. Wysyłam miliony buziaków. Chciałam tak właśnie podziękować takimi drobnostkami Wam za tą obecność, ale mam nadzieję, że nie jesteście ze mną z powodu tych rozdań, więc... No, będą za chwilkę właśnie te paczuszki ogłoszę, kto wygrał. Kochani, co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, jeżeli do kogoś dzisiaj się nie uśmiechnie szczęście, to słuchajcie, no nie martwcie się. Ja postaram się w przeciągu 2-3 tygodni znowu coś zorganizować i ogłosić kolejne rozdanko. Myślę, że to już będzie czerwiec, więc... Tak jak zakładałam, przynajmniej raz w miesiącu, żeby jakieś tam rozdanko u mnie na kanale się pojawiło, więc za te 2-3 tygodnie możecie się spodziewać, że znowu coś tam dla Was przyszykuję, coś przygotuję. Dobrze, kochani, tak pokrótce naprawdę tylko chciałam przypomnieć, co było w paczuszkach. W paczuszce numer 1 była kosmetyczka, lustereczko, zestaw maseczek, ciasteczka, puder, kremik i nie wiem, coś tam jeszcze było. W paczuszce numer 2 był szamponik. Ja już sobie tutaj, wiecie, kartoniki do wysyłki przygotowałam. Zestaw maseczek, ciasteczka, pędzelek i puder z Paese. To była paczuszka numer 2 i słuchajcie, w związku z tym, że było tak dużo osób, nie mogłam obok tego, słuchajcie, przejść obojętnie i przygotowałam na prędkości jeszcze dla Was paczuszkę numer 3. Może nie jest ona tak spektakularna jak tutaj te dwie pierwsze, ale też coś tutaj fajnego się znajduje w tych paczuszkach. Więc tak na szybko chciałabym tylko przedstawić, co tutaj w tej paczce, co dzisiaj losujemy dla tej trzeciej osoby. Jest to książka Agnieszki Lis, Pozory, więc na te deszczowe dni, takie jak dzisiaj, myślę, że fajna propozycja, żeby sobie zrobić taką, wiecie, chwilę dla siebie. Do tego, słuchajcie, na podkładeczki pod kawkę, herbatkę, filiżaneczkę, szklaneczkę, co tam kto woli, takie szare, ładne, ale coś ala kwiatuszek, coś taka wycinanka. Do tego, słuchajcie, tilajciki, żeby sobie zrobić super klimacik. To jest o zapachu ostrężyn, borówek i chyba malin. Przepięknie, słuchajcie, pachną, bo miałam to w szufladzie, więc na tą chwilę naprawdę, no po prostu zapach super. Do tego, słuchajcie, sól do kąpieli o zapachu lawendy, więc takie małe ala domowe spa. Dwie maseczki, jedną maseczkę z cien o zapachu czekolady i żurawiny.
Druga jest to w płachcie maseczka z kwasem hialuronowym i z ekstraktem z granatu, więc coś takiego. I jeszcze w tej paczuszce będzie się znajdowało, Boże, skrab, peeling do ciała z zielonej herbaty. Więc to by były wszystkie rzeczy, jeśli chodzi o tą trzecią paczuszkę. No i tak, kochani, tak się przedstawiają zawartości tych trzech paczuszek. Mam nadzieję, że są atrakcyjne i fajne. Kochani, ja już sobie właśnie przygotowałam kulę z Waszymi imionami, nazwiskami, nickami, kto tam jak ma pozakładane. Przechodzimy zatem do losowania. Losujemy paczuszkę numer 1, osobę do paczuszki numer 1. Tak, mam wylosowany pierwszy los, czekajcie, żeby mi to nie spadło. I jest to, słuchajcie, Agnieszka Góral. Agnieszka Góral wygrała paczuszkę numer 1. Tak, teraz sobie zabieram kulę moją czarodziejską i losujemy osobę numer 2. Tak, osoba numer 2 to Beata Andrzej K. Beata Andrzej K. Jest to osoba wylosowana do paczuszki numer 2. Tak. I teraz słuchajcie, biorę moją kulę czarodziejską po raz trzeci. Losujemy, losujemy, losujemy. I los numer 3. Los numer 3. Jest to Iwona Górniak. Iwonka Górniak, gratuluję Ci, Iwonka, też. Iwonka Górniak bardzo często komentuje moje filmiki, więc cieszę się, że została wylosowana. Ale to jeszcze połowa sukcesu, kochani. Ja sobie tutaj tą kulę odłożę. To jest połowa sukcesu. Przechodzimy szybciutko do komputera, żeby jeszcze sprawdzić, czy subskrypcje tych pani, dziewczyn są pootwierane, bo to był warunek wzięcia udziału w losowaniu. Jeżeli wszystko będzie ok i będą te subskrypcje otwarte, kochane panie, proszę o zgłoszenie się w przeciągu 3 dni do mnie, obojętnie gdziekolwiek, wszystkie namiary są pod filmikiem na mnie. Bardzo Was proszę, zgłoście się w przeciągu 3 dni. Jeżeli nie będzie takiego zgłoszenia, ja będę losować po prostu kolejne osoby, które brały udział w rozdanku do rozlosowania paczuszek. Także dziewczyny, daję Wam 3 dni, zgłoście się, a jeżeli nie, no to będziemy jeszcze dalej losować. Także zapraszam jeszcze, kochani, na dosłownie minutkę, dwie, żeby tutaj formalności stało się zadość i szukamy dziewczyn i ich otwartych subskrypcji. Tak, kochani, jesteśmy przy komputerze. Mam tu 3 zakładeczki pootwierane, żeby nie trzeba było tu odpalać filmiku. Mamy tu rozdanie na kanale i prezenty dla Was. Jest 23 maja, 18:21. Szukamy 3 dziewczyn. Agnieszki Góral, Beaty Andrzej K. i Iwony Górniak. No i zobaczymy, która dziewczyna tu pierwsza nam wejdzie w komentarzu, to tą będziemy otwierać, żeby tu po prostu niepotrzebnie nie przewijać. Mamy tu pierwszą osobę, Iwonę Górniak. Hasło było wiosna, więc jest wiosna, którzy jej nie kocha, pozdrawiam serdecznie. Jest hasło. No i teraz wchodzimy na Iwonę. Patrzymy tu na kanały. No i szukamy tutaj mojej osóbki wśród tak wielu, wielu, wielu kanałów. Matko Iwonko, ile ty oglądasz? Ile ty oglądasz różnych, różniastych osób? No, musimy tutaj uzbroić się, widzę, w cierpliwość. Szukam, patrzę, zaglądam, nie widzę na razie, nie widzę, nie widzę, ale jeszcze chwilkę, bo musimy tu dojechać do końca,
żeby tu nikogo jakby tu jest Monami, także Iwonko, bardzo proszę Cię o kontakt. Pod filmikiem oczywiście znajdziesz na mnie namiary, także gratuluję Ci paczuszki numer 3. Teraz słuchajcie, została nam jeszcze Beata i Agnieszka, więc szukamy dalej. Patrzymy, patrzymy. Jest Beata Andrzejka. Witaj, Moniczko. Jak zwykle pełna humoru. Jasne, super, już się robi ciepło. Wiosna. Więc i Iwonka, Boże, Beatka spełniła warunek. Teraz zaglądamy tutaj do niej i patrzymy na kanały. No i a jestem tu, zaraz z samej góry. Proszę bardzo, Beatko, gratuluję Ci, wygrałaś paczuszkę numer 2. I tak samo jak Iwonę, proszę Cię o kontakt. Oczywiście namiary znajdziesz pod filmikiem. No i teraz słuchajcie, jesteśmy tutaj, musimy wyjechać na samą górę. Szukamy teraz Agnieszki Góral. O, jest. Agnieszka Góral. Mamy tutaj cię. Pisze wiosna, wiosna, wiosna. Ach, to ty. Tak nam śpiewał Marek Grechuta. Kocham tą porę roku. Szkoda, że początek maja był taki zimny. Monia, fajne rozdanie. Okej, Agnieszka spełniła również warunek, było hasło wiosna. Klikamy tutaj na Agnieszkę, sprawdzamy kanały i patrzymy, zaglądamy, czy ja tutaj jestem. Patrzymy, patrzymy. O, jestem, jestem, jestem. Mona mi zgadza się wszystko. Więc dziewczyny, gratuluję serdecznie wygranych paczuszek. Bardzo proszę w przeciągu 3 dni się ze mną skontaktować. Kochani moi, tym akcentem żegnam się z Wami. Życzę spokojnego wieczoru i do zobaczenia na jutrzejszym kolejnym filmiku. Do zobaczenia, cześć.